Wymyśliłem test zgodności. Misiu, idź do pokoju. Wymyśliłem test, no dobra, ukradłem ten test zgodności. Co ukradłeś? Test zgodności ukradłem. Pomysł ukradł. Jaki? Takieże pytania. Kogo? Nie, muszę być widoczna, ja nie chcę. Dawaj, daj Sandra. Tu jest Sandra. Gdzie jest marker? Nie, gdzie markerem? Dawaj. No nie, dawaj, ja... dawaj łapę, tam nie dyskutuj. Dawaj, szybko, dawaj. No nie, to ja pierwsza chcę. Ja. Nie? No dobra. Ja. To dawaj. No nie. Dawaj, pisz. Ale ty, rozumiesz, że my jesteśmy SS? To napisz N i S. Ja też jestem. Ja też jestem. Ja też jestem. Ja też jestem. Misiu, nie, ty, to nie jest zabawa dla ciebie. Ja będę z tym. Dawaj, łapę. Z tym chodzić przez 3 dni. Jestem. Misiu, no ja też. Misiu, ale to nie jest gra dla ciebie. No dobra, chodź, też coś narysuję. Ty tu będziesz miał. Dobra, to ty będziesz tutaj stał i też będziesz pokazywał, tak jak uważasz, dobra? Dobra, to S to jest Sandra. Ale to ja. Nie, Anny to tata. No właśnie. No dobra, no to możesz być ty jak chcesz. On. Dobra, dawaj, to ty tutaj musisz stanąć pośrodku. Dobra, pokaż swoje. I będziemy moje pokazywać. Są obrzydliwe. No jakie ładne masz. Ja nie wiem. Dobra. Mam pytania, ale proszę nie czytać. Nie, aha. Ja mówię. Dobra. No. Dobra. Misiu, wyłącz to, dobra? Dobra, Nikosiu, zrobimy tak. Albo patrz. Ale nie chcesz pokazywać? To usiądź. Albo możesz mówić mama albo tata, jak chcesz. Dobra? Dobra? Dobra. Dobra. Pierwsze pytanie. Kto kupuje lepsze prezenty? Tata. Kto? Tata. Ale to on mówi o sobie. No dobra, no kto kupuje lepsze prezenty? Tata. 3. Ej, ale... 4 i pokazujesz. Gadaliśmy o tym. No dobra, 3, 4. No dobra, no. Ty robisz lepsze, ale ja robię systematyczne. Tak mówiliśmy. Ja chcę pokazywać. No to chodź pokazywać. Ale mi zimno tu jest. On ale pokazałeś Sandrę. No, bo on tak uważa. Dobrze, piąteczka. Mami. Kto częściej decyduje, gdzie jecie? Kto wybiera jedzenie? Mama czy tata? Mama? Nie, ty. Ja? Tak. Sandra? Nie, to ja. Znaczy, nie wiem, ja. My jemy w domu, więc ja się ciebie pytam, co chcesz na obiad i robię pod ciebie. Dobra. Więc... Kto dba bardziej o porządek? Nie wiem, po co ty się zgrywasz, naprawdę. Ja. Kto dba bardziej o porządek? O, jasne, papa, jaki masz tu bałagan. No. A nie ma tu bałaganu. Jest. Jasne. Tu nie ma bałaganu. Tu... Dobra, już. Ha. Dobra. To jest papelek. Okay. Dobra, jest mama. Bałagan. Jest mama. No. Kto częściej zajmuje się praniem? Ja. Czasem już zrobiłeś raz w życiu pranie, jak byłam w Hiszpanii. I miałeś sztywne skarpetki, bo nie wlałeś tam płynu do płukania. Na szyję zrobiłeś kardy z pana? Zrobił kiedy. Na serio kiedy zrobił panę? Na serio zrobił i takie sztywne skarpetki zdejmowałam, nie? Dobra, pogrążacie mnie tutaj. Mama, ja nie patrzę. No, nie może tak być. Oj, synek. Kto częściej dotrzymuje obietnic? Sam się pogrążam właśnie. No, pokazałem ciebie. No właśnie, no. Nie, on mnie dotrzymuje, nie? Kto jest lepszy w sportach? Ja! Sandra, w jakim sporcie ty jesteś lepsza? Tata! W każdym. No, nie w piłce tata. Nożnej, dobra, piłki nożnej nie potrafię. Dobra, daj tata. Mi, no. Pływanie. Na mnie ja mogę być? Dobra, ty możesz być, no. Pływanie. No, nie mów głupot, no. No ale co, no? Bo ty nie umiesz pływać. Ja kocham. Bieganie. Ty też nie potrafisz biegać, a ja nie umiem grać w piłkę nożną. Ale co ty mówisz, że nie potrafię biegać czy pływać? No bo nie potrafisz pływać.
Jak nie potrafię pływać? Twoja mama mi tak powiedziała, że nie potrafisz pływać. I ona do mnie, że dlatego nie chodzisz na basen, bo nie potrafisz i się boisz. Ale to... Co? Tak mi powiedziała, ale ona mi tak powiedziała, jakiś. Nie ja. A wiesz, a ten zjechałem na basen i nawet jeszcze... Ale to jest, no, to jest jakieś, nie wiem, to albo coś źle, nie wiem, to głupoty teraz mówisz takie, żeby mówić. Nie, ty gadasz głupoty. Ty mówisz głupoty teraz. Nie. I te zmrużone oczy, nie? Takie... Ja jestem na my, dobra. A nasy jest... Ty. Za chwilę ty też jesteś na liścia. No. Przestań. To się uspokój, stary. No. Już przestań. Chcę stąd. Możemy się zmierzyć o... Osa. Nie kodem. Dobra. Pojedynek. Jeden basen. Płyniemy. Ty i ja. Mhm. I ja też. Osoba, która przegrywa, wraca do domu nago. Z basenu. Podejmujesz czy nie? Przecież ty tego nie zrobisz. A poza tym, jaką techniką? Najszybszą. To znaczy? Ja klasyczną. Najszybszą. Kraulem. Pływaj czym chcesz. To najszybszy, klasyczny. Tata. Czym chce? Tata. Pływaj jak chcesz. Tata. Jedna długość. Jedna długość. Tata. Czy z powrotem? Jedna długość basenu. Tata, mogę coś ci powiedzieć? A więc o tym, że jak jeszcze na basen i trochę blisko bębokiej, to się na utopę blisko bębokiej. I potem zrobimy jeszcze bieg na 100 metrów, kto szybciej pobiegnie. I wiesz, potem możemy zagrać z tenisa, możemy zagrać w każdy sport. Tenisa. No to jak możesz mówić, że jesteś lepsza w sportach? Mogę... Bo uprawiam ich więcej niż ty. Sandra. Ty byłeś na dwóch treningach tenisa, grałeś w padla chyba tam w Hiszpanii i w piłkę nożną. I Bała, twoja mama ostatnio mi sprzedała też zabawną historię, że... bo ja jej powiedziałam o tym, że to co Nikosiowi napisali w przedszkolu, nie? Że się że trzeba go motywować i w ogóle, to ona mi powiedziała, że Sergiusz był taki sam, że jak jakiś, kogo wy tam mieliście? Na R. Nie Rom. Nieważne, no. No mieliście tam, że jakiś Marokaniec cię zdenerwował na piłce i rzuciłeś piłkę nożną. Że powiedziałeś, że już nie będziesz chodził, bo się coś tam pokłóciliście. Już więcej nie przyszedłeś. Tak mama powiedziała, że cię na treningu wkurzył i że był lepszy od ciebie, czy coś takiego, już się poddałeś i nie przychodziłeś. Co ty mówisz? Ona mi tak powiedziała. Co ty mówisz? No serio. Ja zaraz dzwonię tutaj do matki, ona... Naprawdę jakieś... mi tak nie powiedziała. Nie do matki, tylko do mamy. Mamusi, kochanej. Niesamowite. Trzeba zamykać butę do wieżny i nie będziesz nawet jej samas. No, kto to mówi? Co? No. Nie może tak być, to są jakieś pomówienia totalne są. No ale ostatnio jak z nią rozmawiałam, to mi właśnie powiedziała, że... Ale o czym ty mi mówisz? Przecież ja Sergiusza wychowałam. Dobra, pojedynek w każdy sport. Ja sens. Przyklep. Dobra, no, ale nie wiem, no dobra, no. Ja też. I po każdym pojedynku sportowym wymyślam ci karę. Albo ja tobie. Albo ty mi, no, ale to może być. Mogę powiedzieć... Przetnij tutaj, tak. No, jak tak. Jak ktoś przegra, no. To wtedy daję mu na wszystko nawet... No może... Bez kar. Nagrody znaczy, bardziej. Inaczej, to będzie, jak ktoś przegra, to będzie kara, ale to będzie na przykład taka kara, że trzeba zjeść cytrynę. Coś, wiesz, coś niedobrego. Coś niedobrego. Zrobić. Albo... Ale... Dobra, następne pytanie, bo głupoty się tu dzieją. Albo limonkę. Albo limonkę. Albo mętę. Kto lepiej się ubiera? Ja się lepiej ubieram. Znaczy nie wiem, czy lepiej. Dobrze, ja ty. Ty się super ubierasz. Jesteś najlepszy, dobrze, że mama cię ubiera. Ja na my jestem, to ja. Chciałam powiedzieć, że ty... Znaczy, powiem tak, że ty, bo ja cię ubieram. Co ty mówisz w ogóle? No tak. Co to za głupot? No, ale... Jak wychodzisz sam ubrany, to wyglądasz jak klaun, no. Jak ja cię zawsze ubieram i zawsze ci pakuję ciuchy, jak gdzieś wyjeżdżasz. I zawsze wszystko masz dzięki mnie spakowane i wybrane. A tak to ty, no nie wiem, może raz... O, co tu jest? Dwa razy się dobrze ubrałeś, a tak to ja ci wszystko szykuję. I jemu też. Tak, więc chcecie mi... To mój podwójny sukces jest. Moja reklama, wizytówka. Chcecie mi wmówić, że ty siebie nie potrafisz ubrać, ale mnie potrafisz. A, czyli nie potrafię się ubierać. No nie wiem, powiedziałeś, że jestem ja lepiej ubrany.
To ty mnie lepiej ubierasz niż sama siebie. No, daj tego kota. Znaczy inaczej. Ty masz na pewno więcej ciuchów. Ja nie mam tylu ciuchów, co ty. I ty na pewno gdzieś tam możesz złożyć lepsze stylizacje z tego. A ja, no nie wiem, ja się ubiorę, ale jak no. Ty jesteś, ale ja cię ubieram. To nas sam schodzisz na dół. Jak wyglądam? To mi pasuje do tego, czy nie? Tak. A ja na... Dobra, już. Kto częściej chce wychodzić wieczorami? Ja. Mam. Ale gdzie? Wspólnie czy co? Nie, to on. To prawda. Nie. Mama. A jak wspólnie? No to mama. No bo idę sama na siebie. Kto decyduje, gdzie mieszkamy? Ty. Ja. Nie. Ja kombinuję. Nikos. A wiesz o tym, że chłopakami w ogródku się będziemy bić MMA? Będziecie się bić z chłopakami w ogródku w MMA? No. Na to dziwo. Na prawdziwo? No. Kochany. Mhm. Pa. Pana serpem gojsi. Dzięki kochany, zobacz jak wygląda. No to Zyniu. On miłszy jeszcze. No. Kto lepiej tańczy? Ja. Ekipę Fiza. Nie będziemy tego komentować? Znaczy nie, czekaj, ja. Nieprawda, nie zgrywaj się. Nie, no serio, ja lepiej tańczę. Nie. Bo ty widzisz, ty masz wyjść na taki koncert, i założyć sobie ładną sukienkę i sobie tak potańczysz. Mhm, teraz nie nosi sukienek. Ja nie noszę sukienek. No i sobie kiedyś założyć i to będzie fajne. Bo kocham. Kto się lepiej całuje? Ja. Mamą. Chodź. To Nikos i Sandra. Chyba kto się więcej... No. Ja. Ty? Kto jest bardziej zorganizowany? Ja. Kto jest bardziej zorganizowany? Ja. Ja. Nie wiem w sumie. Ja bym dała na równi. O kurwa, ale mnie obraziłaś teraz. Obydwa. Przepraszam. No nie, bo ty nie jesteś zorganizowany. Ty se śpisz do kiedy chcesz, robisz to co chcesz. Ej, pas! Nie, ej, no, tata, nie wiem, co mam ci powiedzieć. Do 7 oglądasz seriale na Netflixie, idziesz spać też o 17. Tata! Bo musisz, tata, albo nie. Tata, ej, tata, pa. Wysymaj się. Ej, zostaw, pa. Do usieka. A, iść sobie jak chcesz. Kochonek. I to krzyk. Kto częściej gubi rzeczy? Ja gubię zawsze. Twój tata. Nie. Nie, mamy to ja jestem, mamy to ja jestem. Ja mam tatę, ty masz siebie, tak? Jest. Kto bardziej kocha swoją drugą połówkę? Tata, ja mogę być naszy? Mogę być naszy? To ja jestem. To ty? Nie, ja mamy. Dobra. Ja nie jestem jak sobie, ja tylko Nika. Ni. No N. Następne pytanie. Proszę pisać na czacie, bo już nie ma. Ekipa Friza. Co ty mówisz? A wiesz, że Friz był na live'ie? I pisał, kiedy wpadasz? A mogę tata coś ci powiedzieć? No. Wiesz o tym, że Friz patrzył jak łasi dubę i Sajak patrzył jak się bili? Patrzył? Jak się bili? Tak, i Nowczak i Węso. Patrzyli? No. Skąd wiesz? Bo widziałem. Okej. Okay. Kto jest lepszy w łóżku? Ja. Jestem lepszy w łóżku. Bo ja zawsze jestem... Bo ja zawsze jest... najwięcej miejsca zajmujesz, nie? Tak. No, zawsze masz takie królewskie miejsce w łóżku, nie? Kot. Kuzde. To kot. Rozłączył monitor. No. I se poszedł najlepiej, że se poszedł. Misia, o, no nie, no. O, Berni, o, to fajne piko. Dobra, zobaczmy. Tata, wiesz o tym... Kto częściej płacze?
Oj, oczywiście, że ja. Jak jest ikewka, to ja już panikuję. Włosem. Michu. Co? Dobra, ty, mama. Kto wydaje więcej pieniędzy? I ja wydaję. Ja dużo wydaję. Jana wydaje, to mama wydaje. Jana wydaje, haha. Przestań już, nie? Kto jest grubszy? Oczywiście, że mama. Dobra, ja. Nie, mam. Ja mama! Mama. Twój tata jest grubszy ode mnie. Tata? No? A co to jest za bałagan, proszę? No już było o bałaganie, już przestań, już się nie czepiaj go. Nie ma tu bałaganu. Jasne, już co tam jest? Przestań, bo zaraz pójdę do ciebie do pokoju. Nic tu nie ma. Ciekawe, czy też będziesz... A właśnie, może pójdziemy do twojego do pokoju i zobaczymy bałagan. No. Cwaniaczku. Ja tam mam wszystko posprzątane. Wszystko? No. Mam wyrzucić to, co nie jest posprzątane? Oczywiście, że nie. I wszystko mam posprzątane. A mam tam pójść zobaczyć? To ja idę zobaczyć. Dobra, a to Feja i Nawidziusia i Bonema Zemlisa, to zresztą... To wyrzucę wszystko, co nie będzie ten... Co ale, nie będzie w porządku, wyrzucam. Ale tata... No? Wiesz o tym, że ona ma miejsce na Feja i ta musi gdzieś być? Że ja tutaj widzę Natsu. Gdzie Natsu widzisz? Nie, proszę. A, tutaj typowy gość hotelowy Natsu, no jest tutaj Natsu. Lubisz ją? Tak czy nie? Nie wiem, chyba... Ej, to oglądałem. Oglądałeś to? Dlaczego? No co? No mamo. Idźmy już stąd, błagam. Nie. Tak. Nie. Oglądasz Team X? No nie wiem. Nie, czasami piosenek posłucha dwóch i tak. Tak, i mogę trochę pooglądać. Ekipa to nosi. Ekipa to nosi. Ale to Batman jest, nie ekipa to nosi. Co? Kupko.pl. A masz koszulki ekipy, nie? Wujek Łuki ci wysłał. Tak. Wujek Łuki wysłał. I książkę. I książkę. I tam książkę jest kolorowanka. No. Kolorowanka. No. Ja chodź na górę, nie płacz. Ja ci powiem, Kościu, że w ostatnim tygodniu... Nie, w ostatnim miesiącu, o. To widziałem z 6 filmów na Natsu. 6? To? No. Chyba każdy widział. Co? Nic. Jakie też pytania? Nie ma już pytań, już trzeba jakie iść się ten położyć. Kto częściej przeprasza? Oczywiście, że ja się płacam. Jak ja na przykład chcę złego, żeby to mówił, mamy się poszło, się poszło. Co? Kto częściej przeprasza? Że Nikodem, tak? Nie, ja. Jasne, mamy, to ja jestem. Za każdym razem, jak się pomylę, przepraszam. No tak. Ile razy przeprosiłem? Nie wiem, zależy, ile błędów popełniłeś. Tata. No ale nie, ile razy przeprosiłem? Tata. Mnie? Za dwa? I raz, jak ci mama kazała. Tata. Dobra, ze mnie robisz jakiegoś tutaj... Nie, nie robię. Jakiegoś tata. Pana pantofla. Nie ro... Co? Chyba mami synka, a nie pantofla. Mami synka ze mnie robisz, to jest taki... Tata. Nie, ale ty jesteś mami synkiem, to nie jest moja wina. Tata. Co ty mówisz? No nie wiem, no. Mama głupoty mówi. Tata, jak na przykład zrobię coś złego, albo to co, nie mogę, to nawet mówię, przepraszam i mówię, już tak nie dadzę. No, tak robisz. I daję tak? I mówię. I potem i tak robisz. No. I mówię, czyli tak jak ja, Żuwik. Tylko ja nie mówię, że już tak nie będę robił. Jasne. Kto się częściej obraża? Oczywiście, że ja się za cię obrażam. Bo ja... Nie mogę. Przez kogo częściej są kłótnie? O, przeze mnie. Są kłótnie. Jak Sandra przeze mnie? No przez ciebie. Przez ciebie. Nie?
ty robisz jakieś głupie rzeczy. Nie, nie, i się ty robisz kłócić. Głupie rzeczy. Ty robisz głupie rzeczy i ja muszę potem. Nie, 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 nie. Ty robisz głupie rzeczy i ciężko ci się do błędu przyznać. I widzicie, on teraz twierdzi, że ja się do niego spinam i że to jest, no, że ja robię głupie rzeczy. I kto jest mądrzejszy? O, oczywiście, że ja sam mordę. Kto jest mądrzejszy, Sandra? Ja. No, no powiedz. Wczoraj mówiłeś. Ja jestem mordzejszy. No to ty też tutaj zabetuj. No dobrze, jesteś, jesteś. To pokaż tutaj. A nie. Widzisz? Bo ty się nie potrafisz przyznać do tego, że jeszcze w czymś lepszym. Kto ma większego? Co? Co? Kto ma ego większe? A co to jest ego? Ego to... Posiadanie ego to jest, wiesz, kto się chwali, przechwala, kto ma bardzo dobre zdanie, jakieś nawet nieracjonalne o sobie. Ja, ale, ja. Mama, ale mama czy ja? Ja. Ty? Tak. Okej. Okay. Ty? No przestań, chociaż ty też jesteś górski, no to co mam zrobić? No? Ema. Kto się lepiej uczył? Oczywiście, że ja się uczę. Nowych literek albo nowych słów. A nie, uczyć nie, ale przyswajać wiedzę ja lepiej na pewno. Uczyć się nigdy nie uczyłem. To ja. Jasne, jasne. Ja. Ja na chwilę idę do tablicy. Kto spędza więcej czasu w łazience? No, ja chyba. Ja, ja. Kto dostał więcej mandatów? No, jasne! Logiczne, że ty, ja nie mam prawka. Jasne, jasne, ja. Kto ma lepszy gust muzyczny? Ja. Nie wiem, no, gust każdy ma swój. A jak jest twoja ulubiona piosenka, Mikośku? Team Weeks. O! A która? Wszystkie, jakie tam są. O! Widzicie, w jaki wychowany. Gdzie popełniłam błąd? Kto lepiej śpiewa? Jezus, jak wystajemy za siłę, stary. Kto więcej pije? Ale czego? Alkoholu? Alkoholu, no. Jana. Nie wiem, my w ogóle nie pijemy. Jana pije alkohol. A kto ostatni pił? No, piłam 2 razy w tym roku. Byłam na urodzinach przyjaciółki. A ja ile razy? W tym roku? Nie wiem, pewnie w ogóle, bo masz samochód. Ale, przepraszam, 3 lata temu, 4 lata temu, kto więcej pił i kogo trzeba było wynosić? Skąd wynosić? No, z niektórych, kurwa, imprez, przepraszam. Z jakich imprez? Co ty mówisz w ogóle? No, trzeba cię było wynosić, no. Tata. Sandra. Ja nigdy tak się nie upiłam jak ty wtedy. I się tak nie zachowywałam. Ja wystarczy, że drinka napiję, on mi już mówi, że jestem alkoholiczką, benelicą, szonem i nie wiadomo co jeszcze. Ej, pana to się jak ja nic nie mogę. Nagrywałaś tam to? No. Pamiętam. I to fajne było, śmieszne. I obrogułam, to się skojarzyło. To jak i samo gonię się, to jest nic. Co ty mówisz? No. Gdzie niby była jakaś taka impreza? Gdzie? Nie, aż tak to nie, ale trzeba cię było wyprowadzać, no i się to opiekować. No bo chodziłeś i żygałeś dalej niż widzisz. To na jakieś głupoty mówi. Raz w życiu żygałem. Nie chciał. Chodziłam za tobą, narażając raz. Się na to, że mnie... Raz w życiu była taka sytuacja i to była sytuacja, kiedy ją poznałem. I tak gdzieś po 3 godzinach zjadłem coś nieświeżego. Tata. No. Tata. Kto częściej zajmuje się zwierzakami? Ja oczywiście. Ja. Nie, ja. Na mnie okay, to ja. Okej. Kto jest dużo cierpliwszy? A kiedy będę zapytany... Sandra, już tracę do ciebie cierpliwość. A tata, kiedy będę zapytany... Kto częściej kłamie? O tajemnicy? Co? Co powiedziałeś? No, dobrze, że się chociaż do tego przyznajesz. Tata. Kto głośniej pierdzi? Mama. To prawda, Piona. Ej, tata. No? Kiedy będzie coś takiego, kiedy będzie odpowiedź od tajemnicy? Jakiej tajemnicy? No, taka odpowiedź, to ma najlepszą tajemnicę, się słabą. Kto ma najlepszą tajemnicę? Ja!
Nikoś. No bo już wszystko zafanowałam do mojej twoja tajemnica. No i super. Będę chłopakami się bić na ogrytkę MMMA. A to już nie jest tajemnica, to jak to już, powiedziałeś. Już nie mów. Ale to nie jest twoja tajemnica, jak już wszystkim powiedziałeś. No i coś tego. No to już nie jest tajemnicą, bo tajemnica to jest coś, o czym wie jedna osoba, bądź, no znaczy, no, no małe grono osób, tak? To jest wiedza pożądana przez ileś osób, ale no ograniczona zdobywalność tej tajemnicy jest. Kto jest przystojniejszy? Albo ładniejsza? W tym przypadku. Kto częściej kupuje bezużyteczne rzeczy? Nie no, Sandra, co ty mówisz? Co? Kiedy ja kupiłem coś bezużytecznego? Nie, to nie, ja... Znaczy inaczej, ty... No nie, to ja jestem, pana i ta. Kupujesz coś, żeby to mieć i tego nie używasz. Co niby? Dużo takie rzeczy. Takie. Na przykład? Rower. No ale ja jeżdżę na tym rowerze. Oczywiście, że no. Tata, dobrze? No jeżdżę na tym rowerze, no. Gitara, to druga rzecz. Grałem na tej gitarze. Tak, na święta, tak? Zagrałeś, no. To, tylko to tak. I już. Co jeszcze? Nie wiem, tata. Buty na rower, to też... Tata. To jest kuźde, taki zakup. No, za każdym razem, jak jeżdżę na rowerze, to zakładam raz te buty. Raz byłeś. No raz, i co? Raz byłeś. Kupiłeś cały sprzęt na tenisa, też raz byłeś. Kupiłeś cały sprzęt na boks. Tata. I też byłeś parę razy. Tata. I już nie chodzisz. Mogę coś pełno komputerów, ze 4 są w pokoju, monitory ze 2 zapakowane jeszcze. Bo zamiast wymienić części do komputera, kupuję nowy komputer. Jeden komputer służy jako podnóżek, nie wiem czy wam pokazywał, ale tak jest. Poczekaj chwilkę. Co jeszcze tata kupił takiego, którego nie używa? O ja wiem! No bo dopiero myślał auto, kupi sobie auto, wtedy mam motor i wtedy będę miał jeszcze... Motocykl. Jeszcze będę miał... Jeszcze jedno auto, no. No Porsche i tak i on ma... On miał WM-kę, wtedy... inną WM-kę, wtedy motor i wtedy będę miał Porsche! Porsche będzie miał z wypożyczalni od kolegi. To nie będzie ale jego Porsche. Ale będę na zawsze. Nie na zawsze. Na zawsze, na jakiś nie, czas. Na jakiś czas. A ja chcę, żeby był na Sousas. Tak? Tak. Nie no, Porsche są brzydkie. Ej, ładne są. Nie są. Niebieski są ładne. Mm-mm. Tak. Jak żaby wyglądają. Kto ma więcej IQ? Boże, zawsze musisz dać takie pytania, gdzie mnie zgorszysz. I pokażesz, jestem najlepszy. Ja. Widzicie? Nie chcę się kłócić. A co to oznacza? Mhm. No, właśnie. Ej, tata. Właśnie, byleby tylko poniżyć. Zamknij osy. Nie poniżyć. A potem chodzi na strajki kobiet, nie? Czemu mi wypiłeś picie? A co ma wspólnego strajk kobiet z tym? No nieważne, dobre, nieważne. Bo było dobre solki, ale to jest spadek. Zrobiłeś jeszcze jepsenny. A szybka. Czemu poprawiasz po mnie? Ładne jest. No, brzydka. Jak możesz? Ej, łapę. Rękę jak już. Się złamało. No, moje to się wytarło. Daj. Nie możesz tak wbijać tego. Kto jest silniejszy? No Sergiusz, nie mogę teraz. O, tu mam. Kto więcej je? To też on. Sandra. Ja od dwóch dni nic nie wiem. Są lepsze argumenty podczas kłótni. Ja, bo moje są prawdziwe. On mnie kłamie. On kłamie. I nie przyznaje się, odwraca kota ogonem i mówi, że to moja wina i robi ze mnie najgorszą. Mhm. Zawsze tak jest. Kto dba o zwierzęta? Ja. Ja. Ja, on nigdy kuwety nie wymienił. Słuchajcie tego, była raz taka sytuacja, że wyjechałam do Hiszpanii na miesiąc i przyjechał Marcin Dubiel do niego w odwiedziny. I dzwoni, patrzę, dzwoni do mnie Marcin. Mówię, halo. On mówi, słuchaj, gdzie masz piasek dla kota? Bo kuweta jest tak zasrana, a on nie potrafi jej wymienić. I Marcin wymienił kuwetę. Więc Sergiusz nigdy nie wymienił kuwety po kocie. A chodzi i mówi, o mój piesek, o mój kotek, o mam dwa kotki, mam pieska, a twój jest jeden kot. No, nakarmi jak przyjdą i się upomną, więc już się tak nie dodawaj.
Zawsze karmię. Nie i karmię. Się bawię. Jasne, dobra, jasne. A teraz pytanie. Mhm. Bo zwierzęta są względnie wdzięczne. Kogo woli Wiesiu? O, oczywiście, że ma. Kogo woli Wiesiu? Mama. Wiesiu? Wiesiu się cieszy z każdego tak samo. Nie, Sandra. Aktualnie tak. A kiedy będzie... A zresztą one, zwierzęta, bo to jest tak, jak Sergiusz schodzi na dół, to jest wydarzenie w naszym domu. Wszystkie zwierzęta schodzą, muszą się zebrać i po prostu wszyscy spotykamy się na dole i to jest, te zwierzęta tak siedzą i się patrzą. Wow, wyszedł w końcu z jaskini. I on twierdzi, że zwierzęta go uwielbiają właśnie dlatego, że do niego przychodzą. Że to wcale nie jest tak, że przychodzą zobaczyć, wow, kto to przyszedł, tylko przychodzą i tak sobie właśnie tłumaczy. Jak... Poza tym te zwierzęta mogą na górę wejść. Ja już pomijam, że pies... Może. Pies śpi ze mną tutaj, koty śpią w nogach albo na poduszce. Ja śpię i dookoła mnie wszystkie zwierzęta, bo mnie po prostu wolą. A gdzie Mercy śpi? Mercy? No. Śpi po mojej stronie właśnie w sypialni. Przez ostatni tydzień. Nie, bo spała u mnie na biurku, spała u mnie tam. Tutaj śpi na krześle. Codziennie śpi na krześle u mnie. Tak, my zawsze tu śpi. To jest bardziej hamowe. Ale często? Tata, wiesz Sandra. O tym, tata jak jest mężczyzna, to zawsze idzie pierwszy do mojego pokoju i się położy na sesle. Mamo, to nie ja, to tata. Nie, to Nikoś był. Nie, zacz, mamo, to rączki Nikosia. Mamo, pa. Nikoś cię bije. A my zimą i tak nie można się. Nie, to Nikoś zrobił. Przestańcie. Bijemy się? Zaraz się bijemy, cwaniaczku. Nie, w MMA się bijemy zaraz. Dobra. Dobra, to idziemy się bić. Dawaj, cwaniaczku. Dobra, chodź w cwaniach. Spodnie weź. No, dawaj, cwaniaku, dawaj. O! Dawaj, no, dawaj, cwaniaku. Dawaj, no. No, dawaj. Kiedy ślub? No nigdy. Sergiusz powiedział, że ja wygrałem. Ja wygrałem. Nie, ja. Ja wygrałem. A ja to będę Jamiś. No. Ja wygrałem już. Ja nie zatyłam. O Jezus. Baba mi złamała z kolana. No. Jak kolana ci złamały? No, ale powie. Ej, przestań. Żyją całe są. Pokaż, możesz ruszać? Tak. Możesz drugą, pokaż. Nogę, no, pokaż. Dobra, chodź. Patrzcie, jakie ma skarpetki z creeperami, a wy co? A wy co, że jest to wybuchną i nic nie może się nogę. Ej. No. To jest MMA już. A ty byś... Jezus! Jakbyś tak poleciał, nie? No. Dobra. Koniec. Koniec. On mi się wyładował telefon. No? I tak idziesz już spać. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Bo ja idę za chwilę, ciastko do mnie przyjeżdża z tego, z Krakowa. A właśnie. Więc idę się z nim widzieć. Macie tu w opisie nowy kanał i tam będzie live, jak przyjdę. Bo to jest nowy kanał, na którym będzie content gamingowy, co możecie zobaczyć. Jest w opisie druga linijka. Zasubskrybujcie go sobie. Dajcie łapkę w górę, słuchajcie i dzwoneczka. Napisałeś mu adres? No. Bo właśnie ja zapomniałam mu tak. Odpisać. Ja się musi się na ogródku się bawić MMMA. Na ogródku wojna ma się bawić? Tak. Ty mówisz? No co? Więc no. Mają trenować, tak? Uprawiać sport, ćwiczyć, żeby nie ćwiczyć byli... Ćwiczyć mają. Tak, słabi. Słabi. A ty jesteś silny? Kto jest silniejszy, ja czy ty? Dania. Dawaj, zmierzymy się. Zmierzymy się? Pokaż, no dawaj. Pokaż bicka, tak o pokaż, tu. No. 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 Dawaj, no. Dawaj, no. Dawaj, no. No, dawaj, no. Dobra, już. Nikoś wygrał. O Jezu. Nikoś wygrał. Dajesz radę? Dobra. Bo zaraz Porsche przyjedzie, tak? No. No. I się przejedziemy jeszcze. No się przejedziemy.
Dobra, to ja lecę i widzimy się tak, nie wiem, gdzieś za półtorej godziny, coś takiego, nie? Widzimy się jutro, dajcie łapki w górę, żeby to jest dzwoneczka. Dajcie dla Nikosia. Więc no, a jutro będzie ten, jutro będzie odcinek tutaj, ostatni sem dwójki. Naprawdę fajny odcinek, tam, więc no. Mamy dwa małe koty, jednego dużego, jednego psa. Więc no. I dwóch górskich. Więc jednego kółka. Subskrybujcie ten kanał. I kogo? I kółka. Kółka mamy. Tak, kółka. Mamy kółka, nie kółka. Kółka. A ty jesteś małpiszonem górskim, tak? Jestem małpiszonką! Jestem małpiszonką! A jak się Koczkodan górski się nazywał w zonie, był. I Nikoś chodził i się śmiał, że to jego brat. Tak mój brat i go... Tak? I robi tak jak tata, nie? Takie... To jest Legnica ogólnie, Legnica. No i dobrze, nie przytulamy. Widzisz? Się. I kto jest ten? I kto jest... U kogo jest Mersiaczek zawsze? Nie ruszaj. Wiesz, ona cię nie za bardzo lubi. No. Dobra. Oczerniają dla starego. Lecimy. Zostawcie suba w tym kanale, który jest w opisie tego kanału. Już ty się uspokój, bo tam będą dobre dobre live'iki tutaj. Na kanał Timu X. Nie. Tak. Wyłącz to już, nie kompromitujmy się dalej. Proszę, wyłącz.